Witam Was ze studia szabajkowego Santok 2018. No właśnie, Santok, nie Sanok. Jesteśmy bardzo niedaleko Zielonej Góry, około 100 km od Zielonej Góry. To też moja decyzja, żeby pojechać i odwiedzić zachodnią ligę NTB. W dzisiejszym odcinku mam Wam tyle rzeczy do przekazania. Tak dużo się działo podczas tych zawodów, tak wiele rzeczy udało się zrealizować. A w końcu, jak już wiecie z poprzedniego odcinka, kicha w pomyleniu trasy. O tym jeszcze Wam też sporo powiem. Zaczynamy od taktyki. Jak widzicie, mam przed sobą sporo zawodników i w tym momencie jest to start honorowy, to znaczy jedziemy jeszcze, czołówka jedzie za samochodem. W tym momencie stawka już się rozciąga i zaraz, kiedy skręcimy w prawo na asfalt, będę miał dobre kilkaset metrów straty do pierwszej grupy, którą będę sobie powoli doganiał. W tym momencie zwracajcie uwagę na to, jak zachowują się zawodnicy, bo właśnie w takich momentach wyścigu, nie kiedy już jesteśmy gdzieś na singlach i prędkości są mniejsze i podłoże jest bardziej miękkie, nie wtedy dzieją się najbardziej tragiczne rzeczy. One się mogą wydarzyć w takiej sytuacji jak tutaj na asfalcie. Pamiętajcie, żeby w miarę możliwości zachowywać swój tor jazdy. Tutaj wszystko się działo bardzo fajnie, było ogólnie bardzo kulturalnie. Zresztą zobaczycie zaraz, co się wydarzy, może na filmie wczorajszym ten moment już też obejrzeliście. Ale do żadnej tragedii tutaj nie doszło. Natomiast wnioski można wyciągnąć, będzie przednia kamera, będzie tylna kamera, będzie zwolnione tempo. Pokazuję Wam cały niemalże fragment mojej gonitwy, ponieważ na początku można się troszeczkę zagotować i za to się będzie płaciło później. Im krótszy jest wyścig, tym mniejsza będzie tego cena. Ten wyścig miał trwać około 60 minut dla mnie, niestety trwał krócej, ale ja nigdy od początku nie jadę na maksa. W tym momencie jadę na około 85%. To nie jest 85% mojej maksymalnej mocy 5-sekundowej. To jest 85% mojej mocy, mojego tempa, które jestem w stanie utrzymać przez około godzinę. Czyli ja się w tym momencie naprawdę nie zażynam. Co się będzie działo dalej, to jest bardzo ciekawe, bo dzięki rosnącej formie udaje mi się realizować moją taktykę. Ta taktyka się sprawdza. To, co widzę u innych zawodników, jakich podglądam, sprawdza się. Zaraz Wam podpowiem, jak podejrzeć słabe punkty przeciwników i kiedy i w jaki sposób ich zaatakować. A za moment zrobi się ciasno i zrobi się nerwowo. A kiedy się robi nerwowo, popełnia się błędy. A kiedy jest nas wielu obok siebie, z dużą prędkością, mogą się dziać takie rzeczy. Co tutaj się dzieje? Zawodnik jadący po mojej lewej stronie, on nie zajeżdża mi po prostu drogi. On najwyraźniej reaguje na coś, co zdarzyło się w środku peletonu, czego my nie widzimy, nie udało się złapać tego kamerą. Wydawało mi się, że za mną jest gleba, ale teraz widzimy, co się dzieje. Tam też zawodnicy przyhamowują i to bardzo mocno. Tam zawodnik jeden zablokował koło, bardzo nie polecam takiego hamowania. Ale nikt tam nie leżał, wyszliśmy z tego bez opresji. Zachowujcie swój tor jazdy. Jeżeli musicie wyprzedzać, mówcie prawa, lewa. Jeżeli nie ma którędy wyprzedzać, nie wyprzedzamy, tracimy czas. Tak to po prostu działa na zawodach. Jeżeli jesteśmy zablokowani, tracimy czas. Czy na zawodach superamatorskich, jak tutaj w Santoku, czy na zawodach rangi Pucharu Świata, kiedy nie ma miejsca, to po prostu nie ma miejsca. I zaraz, za moment pokażę Wam też zachowanie zawodnika. Myślę, że możemy... Pozdrawiam Cię serdecznie, kolego. Zresztą sporo czasu jechaliśmy razem i sporo też będę miał do pokazania na podstawie naszej rywalizacji. Ale to nie było też najlepsze podejście do wyprzedzania. Zresztą chyba w ogóle nie było Ci to w tamtym momencie potrzebne. Na pewno nie było w ogóle potrzebne. Mamy tutaj lekki wiatr, mamy wysoką prędkość. Ale teraz stwierdziłem, że już skoro widzę czołówkę, to chcę sobie podjechać. W momencie, kiedy wjedziemy już na dziurawe drogi, a potem będzie ostry zakręt w lewo, o tym wiedziałem. Mam to na moim komputerku z przodu. Na komputerku mam też profil trasy. Chcę być z przodu i chcę wiedzieć, co się z przodu dzieje. Nie nastawiam się tutaj na zwycięstwo. Przyjeżdżam tutaj bez żadnych intensywnych treningów przez dłuższy czas. Jeżdżę po prostu teraz dużą objętość. Dwie różne sesje treningowe dziennie, nie tylko na rowerze. Naprawdę wchodzę na wyższy poziom. A dzisiaj rano był mój pierwszy raz na siłowni. Więc jesteśmy z przodu. Tutaj już się nam wszystko ustabilizowało. Z przodu jest bezpieczniej. Z przodu jest mniej nerwowo.
A jeśli się zaczną jakieś ataki z przodu, to po prostu albo na nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, albo po prostu odpuszczamy i stajemy się drugą grupą, grupą goniącą. A im bardziej w tył, tym większa szansa, większe ryzyko, że ktoś przed nami może się wywalić, może się zestresować. Pamiętajcie, że na zawodach amatorskich zwłaszcza nie wiedzą zawodnicy, jak to się dzieje. Nie wiedzą, że jeżeli troszeczkę mocniej złapią klamki hamulcowe, to już z tyłu może się wydarzyć coś nieciekawego. Poza tym, jeżeli jedziecie za jakimś zawodnikiem, to nie jedźcie tak, żeby wasze przednie koło było na zakładkę z jego tylnym kołem, bo jeżeli na przykład wasze przednie koło będzie na zakładkę po lewej stronie jego koła, a on odbije w lewo, to jest po was. Zazwyczaj wywraca się ten, kto jest z tyłu. Jeżeli będziecie z prawej strony, on odbije w prawo, to też jest po was. Starajcie się znaleźć swoją strefę, ją zaznaczyć. Kiedy jedziecie prosto, inni zawodnicy widzą, aha, ten zawodnik jedzie tędy. Teraz wjeżdżamy już na drogę szutrową przez parę nie jakichś tam niebezpiecznych dziur, ale zawsze warto się ostrzegać. Ja zawsze ostrzegam zawodników. Chyba jestem jednym z najbardziej, jeżeli nie najbardziej ostrzegającym innych. Ma to sens dla innych bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa nas samych. Mi nie zależy na tym, żeby w tylnej kamerze łapać jakieś spektakularne łamanie obojczyków czy karków. Wręcz przeciwnie, chcemy się bawić. Zbliżamy się do lasu, widać już linię lasu i tu się zacznie cała moja taktyka. Im lepsi jesteście, im lepiej znacie swoje ciało i wiecie, na co wam pomoże, tutaj krzyczymy wyraźnie, w lewo, zaraz powtarzam, ostro w lewo. Wszyscy już przestają pedałować, wiemy, co chodzi i wjeżdżamy w ten zakręt spokojnie. I tak to ma wyglądać, ale nie wszyscy zachowują spokój. Teraz będziemy mieli dwie linie, po prawej i po lewej, środkiem też można się będzie przedostać. I będziemy mieli zawodnika, który najwyraźniej zdecydował, że za wszelką cenę musi na wyprzedzać jak więcej. Przede mną jest pięciu zawodników. Już w tym momencie szturchnął mnie z prawej strony łokciem, na co zareagowałem wyraźnym tak się nie robi i tego nie robisz, kolego. Ale on nie popuszcza i wciska się z przodu. Nic tobie to, miły kolego, nie pomogło. Popatrzmy, co się dzieje. Już jednego zawodnika, w tym momencie wyprzedzając, spycha na bok. Teraz podjeżdża mi pod koło, bierze swoje koło na zakładkę, olbrzymi błąd. Zresztą zobaczycie, że jeszcze ten zawodnik błąd popełni i zaraz jego łokieć wyląduje na moim biodrze. Tak się nie robi. Tutaj po prostu nie było miejsca, żeby wyprzedzać, a żadnej ucieczki z przodu nie było. Mieliśmy przed sobą pięciu zawodników, nic się nie działo, z tej strony się nie dało. No to pociśnie środkiem, ale najwyraźniej siły nie wystarczyło, żeby po prostu mnie wyprzedzić. Tylko wyprzedził mnie na pół roweru i zjechał w prawo. Słuchajcie, czasami takie rzeczy się zdarzają, to jest też przykład dla nas wszystkich, żebyśmy po prostu pamiętali, jak się zachować. Ale jeżeli mamy zawodnika, który zalicza tak jednego po drugim, to znaczy, że warto by było przemyśleć na przyszłość taktykę. Tutaj mamy pierwszy podjazd i w zasadzie to jest taki jedyny dłuższy podjazd, ta trasa była bardzo szybka. Tutaj ucieka dwóch zawodników, którzy byli poza zasięgiem. Za nimi się stworzy grupka trzech zawodników i ja tutaj pokazuję wam wszystkich zawodników, którzy mnie w tym czasie wyprzedzają. No i tu się zacznie gra taktyczna. Trzeba będzie się zastanowić, czy łapać koło kogoś, kto jedzie mocno przed nami, czy trzymać swoje tempo. Ja zauważam znowu tego zawodnika po lewej stronie, że wyprzedził mnie, ale teraz zobaczcie, nagle niższa kadencja, zaraz obejrzymy sobie to jeszcze raz. Niższa kadencja, łatwo mi się go wyprzedza, popatrzmy. I to pokazuje, że ten zawodnik będzie chyba cierpiał na podjazdach i już go macie na myśli. Jeszcze go nie atakujemy, jeszcze nic się tutaj nie dzieje, ale już widzimy, aha, ten zawodnik chyba będzie do wyprzedzania na podjazdach. On bardzo walczył o... Bardzo jesteś, kolego, mocno nastawiony na rywalizację. Świetnie. Bardzo dobrze walczysz, masz takiego ducha walki, to jest dobre. Warto też by było taktycznie pojechać od początku, bo myślę, że gdyby ten zawodnik usiadł mi na koło więcej i więcej odpoczywał, co stanie się w drugiej części wyścigu, to mógłby na tym dużo, dużo lepiej skorzystać. Tu widzimy wszystkich tych, którzy mnie wyprzedzają. W tym momencie wyprzedza mnie grupa kilku zawodników. Ja tutaj szukam miejsca, żeby się schować za kimś na koło, ale widzę, że za nim jedzie następny i następny i następny. Ale to jest takie wyprzedzenie i w sumie prowadzenie. Czyli ja sobie teraz siedzę na kole, w miarę sobie tutaj odpoczywam, panuję nad sytuacją, nic się tutaj nie dzieje, tutaj nie ma żadnych ataków, nikt nam nie odchodzi tak, żeby ktoś próbował reagować albo nie. Zresztą ja na jakieś mocne ataki w tym momencie na pewno bym nie reagował, ja zachowuję siły na później. Wielu z was
atakuje z pełnym impetem od samego początku i świetnie, to jest walka, to są zawody, o to chodzi, ale widać też najwyraźniej, że ci, którzy na początku mocno atakują, mocno za to płacą później, tym bardziej, że nie mamy takiej wytrzymałości jak profesjonaliści, którzy mogą przez wiele godzin jechać z podobnymi czasami, okrążenie za okrążeniem. U nas to wygląda inaczej, jesteśmy amatorami, mocnymi, ale amatorami. Kiedy pojawiają się elementy techniczne, jesteśmy w stanie przyjrzeć się technice zawodników. Ja w tym momencie wyraźnie widzę, że ja tutaj sobie odpoczywam, tutaj się dla mnie nic nie dzieje, biorę sobie głębsze wdechy, robię sobie moją technikę oddychania, zresztą mój oddech słyszycie bardzo, bardzo wyraźnie, myślę, że jestem najgłośniej oddychającym w peletonie zawodnikiem. Widzę też, przyglądam się, kto w jaki sposób podjeżdża, kto sobie nie radzi na grząskim podłożu, bo to będą momenty, w których będzie można zaatakować. Teraz taką taktykę ja łączę też z profilem trasy na komputerku. Na komputerku mam profil trasy i widzę wyraźnie, z dużą dokładnością, do kilku nawet metrów, kiedy się zacznie podjazd, kiedy się zacznie zjazd i kiedy zaatakuję na podjeździe technicznym, na zjeździe spróbuję dołożyć, na prostej jeszcze trochę pojechać w trupa, może się okazać, że to będzie bardzo dobre z punktu widzenia taktycznego. Ci zawodnicy, którzy mnie wyprzedzali, oni dosyć szybko osłabli. Biała kropka na profilu trasy tutaj na dole tego filmu, na nakładce, widzicie dokładnie, gdzie jesteśmy na trasie, na tej mojej trasie, czyli do momentu, kiedy się zgubiłem, już wiedziałem, że jadę źle. Ciekawe, ile jeszcze kilometrów, jeszcze parę kilometrów bym miał, ale jesteśmy gdzieś poza 1/3, jeszcze połowy trasy na pewno nie mamy, a już widać, że zawodnicy słabną, to jest dobrym znakiem. Złym znakiem jest to, że nie mam mocnej grupki, nie mam kogoś współpracującego ze mną, kto mógłby ze mną gonić pierwszą piątkę, bo w tym momencie jeden zawodnik jest przede mną, jest szósty, ja za nim jestem siódmy, aha, tutaj jeszcze wyprzedzamy kogoś, mniej więcej, tak to teraz wygląda, przede mną szósty zawodnik, ja jestem siódmy. Niestety ta grupa, nie wiemy dokładnie kto, ale być może ta grupa za pierwszym i drugim zawodnikiem, oni też pomylili trasę już wcześniej i nie pojechali na te ścieżki techniczne bardziej, na których my byliśmy, czyli odskoczyli nam, my już ich nie widzieliśmy, bo oni po prostu skrócili trasę, nie wiedząc o tym, skrócili trasę. Tak to wyglądało dla nich, że tu skrócili kilometr, ale w innym miejscu nadrobili 2 kilometry, więc w sumie byli i tak kilometr do tyłu. Jednak tutaj na tym poziomie, w tym momencie tej trasy, no to było na naszą niekorzyść, bo nie byliśmy w stanie na długich, prostych dojrzeć, czy ktoś jest przed nami, bo po prostu przez te single oni nie jechali. Za co sobie zapłacili później. Każdy na tej trasie w innym miejscu pomylił i nie ma co chyba nawet, nie chyba, ale na pewno dochodzić o to kto i gdzie i jak. Ja jestem DNF, nie przejeżdżałem nawet przez metę, jestem jednym z tych, którzy nie ukończyli, bo nie miało to na mniejszego sensu. Słyszę za sobą trzask. Upewniam się tylko, że zawodnik się po prostu nie wywalił i nic mu się nie stało. Tak to wyglądało. To jest ten sam zawodnik, który siada na kole i mało się chyba skupia na tym, którędy jedzie. Tutaj mamy najwyraźniej uderzenie, klasyczne uderzenie pedałem w korzeń. Na korzenie trzeba patrzeć. Moja Nini była idealnym wyborem na tę trasę, bo dużo korzeni, wysoka prędkość na nierównym podłożu to jest trasa na fulla. Nie jakieś karkołomne zjazdy, ale wysoka prędkość na trasie, na której nas wytrzęsie, to jest coś dla fulla, to jest zadanie dla fulla. Tutaj Nini sprawdzała się rewelacyjnie. No i tutaj jestem w takim momencie. Ten zawodnik za mną odstał kilkanaście sekund. Ja przed sobą nie widzę nikogo i tam mówię nawet głośno do kamery, że nie wiem co zrobić. Jestem na środku pomiędzy grupami i nie wiem czy mam gonić, bo nie wiem czy dogonię, czy też nie. Więc jadę sobie w miarę spokojnie swoim tempem. Ten zawodnik znowu mnie dogania. Jedziemy trochę razem, ale znowu widzę, że wykonywał dużo mniejszą część pracy. Zobaczcie na profilu trasy, gdzie w tym momencie się znajdujemy i widzę, że na podjazdach ma problemy, więc tutaj decyduję się na zerwanie go i powiedziałem sobie, odtąd jadę sam i gonię. Patrzę też na swoje tętno, ono było w miarę niskie. Ja mam niskie tętno, ale to cały czas jeszcze miałem margines błędu, można było jeszcze przycisnąć. Tutaj cisnę do samej góry. Zaraz będzie krótki zjazd, na nim też się skupiam, żeby mieć jak najlepszą prędkość i po tym zjeździe znowu będzie podjazd, więc chciałem z jak największym impetem na ten podjazd sobie wjechać, rzucając tylko dosłownie okiem na profil trasy na mojej Sigmie i to mi pomogło.
Tutaj cały czas jeszcze widzimy strzałki, czyli w tym miejscu jadę dobrze. Być może aż do końca tego filmu jadę dobrze, ale mam sfilmowane dalej, kiedy dojeżdżam. Wszyscy wiecie, którzy startowali do białego pick-upa. I tam byłem już po raz drugi. I tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczycha. Hej, hej. This is a Chucky Beat production.